Większość z Was ma za sobą już nie pierwszą, nie jedną pielgrzymkę. Od każdej strony i od strony, powiedziałbym, takiego wysiłku technicznego i fizycznego i organizacyjnego macie już spore doświadczenie. Ale bardziej tutaj nas wszystkich interesuje ta strefa, czy ta część duchowa tego wydarzenia. Wszystko to razem sprawia, że widzimy ogromną korzyść, a co za tym idzie na przyszłość, widzimy ogromną potrzebę kontynuowania takiego doświadczenia, któremu na imię pielgrzymka. To jest pewien rodzaj wędrowania. My wszyscy, jak tutaj jesteśmy, każdy człowiek należy do pielgrzymiego. Nawet jeśli sobie tego nie uzmysławia, to tutaj, kiedy jesteśmy na ziemi, jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami. Powiadam teraz jeszcze, że nawet jeśli wszystkiego tutaj nie rozumiemy, bo być może stanowiący tę wspólnotę jesteśmy uprzywilejowani, bo od pokoleń, długich pokoleń trwamy, ciągle wprowadzani w istotę spotkania z Bogiem i to wszystko, co z tego spotkania wynika, jest nam znane. I rozumiemy, że nasza droga ma zmierzać do nieba. Nie ma innej sensownej drogi. Oczywiście są inne drogi, tylko nie ma innej sensownej. I to sobie trzeba, to trzeba mocno uświadomić, że nasze powołanie jest to, aby poprzez cały ten trud pielgrzymi zadbać o to, aby nasze zakotwiczenie się na wieczność miało miejsce w niebie, w Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć i nie możemy popełnić błędu polegającego na tym, że mając sporo lat na takie doświadczenie, na taką refleksję, na zaznajomienie się z wieloma sprawami, my nie znajdziemy właściwej drogi, właściwego celu w życiu. A co za tym idzie? Możemy gdzieś zejść na drogi, na manowce i nigdy do nieba nie dojdzie. To jest błąd, katastrofa. W życiu potrzebne są takie momenty. Im szybszy jest bieg naszego życia, im trudniejszy sprawy, im więcej tych zawiłości na co dzień. Ja myślę, że takie są czasy na początku XXI wieku. To tym bardziej potrzeba takich refleksji, odejścia na chwilę od tego całego naszego życiowego rozgardiania się, tego wiecznego spieszenia się, żeby zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Gdyby, drodzy moi, upatrywać takich już bardzo, powiedziałbym, namacalnych początków właśnie istoty pielgrzymowania, to ja osobiście najbardziej widziałbym to w powołaniu Abrahama, późniejszego Abrahama. On miał się dobrze tam, gdzie spędzał młode lata, w Chaldei,
i wcale nie miał zamiaru nigdzie się ruszyć, ani zmieniać swojego życia. Dlaczego? Nie miał jakby innego wzorca. I właśnie w Abrahamie, o którym mówimy, to jest ojciec naszej wiary, Bóg pokazuje nam drogi każdego z nas. On zasłużył przez to zawierzenie, żeby Bóg pokazał mu i potem obdarował pełnią łaski, największym szczęściem. I zobaczcie, nie dokonało się to jakby w granicach jego to posiadłości, a nawet kraju, w którym mieszka. Dla naszego budżetu powiedział Bóg: Abraham, wyjdź z tego kraju i idź drogą. I drodzy moi, ta droga była dla tego człowieka nowym doświadczeniem. Kiedy przybył na ziemię, które wskazał, był innym człowiekiem. Miał zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. Ujrzał i doświadczył takich rzeczywistości, których na pewno w Ur Chaldejskim nie doświadczył i nie miał większego pojęcia. I dziękujmy Bogu za to, że nam Pan daje taki czas. Daje również przyjaciół, z którymi idzie. A wszystko po to, żeby patrzeć jakby nowymi oczyma, mieć nowe spojrzenie, mieć czas na przemyślenie, na modlitwę, na refleksję, na pewne, powiedziałbym, odejście od tego, co nas nieraz mocno i przytłacza, i krępuje, zniewala nawet. A wszystko to po to, żeby ratować bycie na tej jedynej drodze, która pokazuje nam sens każdego dnia. Nas, którzyśmy zostali obdarowani życiem nieśmiertelnym, o których Bóg nam, sam Bóg mówi, to dzieci, to synowie królestwa. I drodzy moi, dlatego z taką wielką radością i przeżyciem głębokim rozpoczyna się każdy ten wysiłek pierwszy. Będziecie codziennie słuchali Słowa Bożego i to w obfitości, tak jak dzisiaj wysłuchałeś. I zobaczcie, w jednym zdaniem dotknę, żebyście zabrali na drogę pewne przemyślenia. Pierwsze odezwanie się Boga to fragment Księgi Kapłańskiej. I zapamiętamy tego wszystkiego, tych wszystkich przepisów dotyczących lat szabatowych, wydarzeń liturgicznych. Ale generalnie chodzi o to, że Bóg zadbał, nawet poprzez ustanowienie tych praw, czy obowiązków szanowania szabatu, roku świętego, zwyczajów, żeby człowiek nie został niewolnikiem materii, tylko żeby widział w tym wszystkim wyższe wartości. A jeśli chodzi o Ewangelię, to wydarzenie katastrofalne z Janem Chrzcicielem.
Zobaczcie, to jest dla nas przestrogę. Jak może człowiek zapętlić w swoim życiu przez nienawiść, przez jakieś pragnienia niecne, że może doprowadzić do takiego wydarzenia jak śmierć, pozbawienie życia drugiego człowieka. Oczywiście to są już takie wydarzenia, powiedziałbym, ekstremalne. Ale nam ta liturgia podpowiada, trzeba każdego dnia dokonywać rewizji życia. Nie dopiero jak wydarzy się coś na podobieństwo tego wydarzenia. I dlatego wracajmy do pięknych stanów praktyk codziennego rewidowania naszego życia poprzez akty pokuty, poprzez przyjrzenie się naszemu sumieniu. Żebyśmy każdego dnia odpowiadali sobie na pytanie, czy ten czas darowany przez Boga przyczynił się do większej chwały Bożej i czy brat mój, który idzie ze mną na tej drodze życiowej pielgrzymki, czy on skorzystał z tego, że jestem po niego. Czy pomogłem mu w tym wchodzeniu na wyższe stopnie doskonałości? Taki rachunek sumienia jest skarbem. I to też niech pielgrzymce będzie czas na renowację tego rodzaju praktyki. Życzę zatem, żeby te zwycięstwa były w waszym życiu.